niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Brawo! Brawo! Dania, wiesz, że ja nie umiem gadać. Tak. Za to w działaniu jesteś lepszy. Żebyś wiedziała. Wyjdziesz za mnie? No, to co, szwagier? Pijemy? To trzeba powtórzyć. Definitywnie. Co? Są takie rzeczy, których się nie da powtórzyć, ale nigdy się ich nie zapomni. Co ty gadasz, Mariusz? Możesz wstać na chwilkę? No, po co? No na chwilę, wstań. Co? Okej. Stoję. Chciałem, żeby dzisiejszy dzień był tak idealny, jak kobieta, którą pokochałem. Ja wiem, że ostatnio przysporzyłem ci sporo zmartwień, ale chciałbym, żeby nasze dalsze życie było spokojne, pełne miłości i w tym gronie rodzinnym, pełne słońca i uśmiechu. Dlatego chciałem się ciebie zapytać, czy wyjdzie za mnie za mąż? No pewnie, że tak. Teraz już cię nie wypuszczę. Ja się nic nie wybieram. Kochani, no nie dajcie mi dłużej czekać. Brawa, proszę, brawa. Brawo, brawo, no kochani, to jeszcze raz wszystkiego najlepszego. No. Dziękujemy. Dzięki bardzo. No Mariusz. Kochani, brawo, w końcu. No a już myślałam, że się nie doczekamy. Wierzę, my też. Wszystkiego dobrego. Pogięło cię? Mam zawiasy. Przez taką akcję mogę trafić z powrotem do pierdla. To była zajebista akcja, Jacek.
Alex? No, powiem ci, że masz fantazję, zaimponowałeś mi. Z tobą wszystko jest takie łatwe. Oby nie za łatwe. Tak sobie pomyślałem, że mogę cię już więcej nie zobaczyć, że... Nie rozmawiajmy o poważnych rzeczach. Cieszmy się chwilą. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Jest naprawdę cudownie. Jeszcze nigdy nikt mnie tak nie zaskoczył. Dziękuję ci za to. To było naprawdę coś niesamowitego. Jeżeli mi pozwolisz, to będę cię tak częściej zaskakiwał. Próbuj. Pa. Pa. Witamy państwa, młodych w naszych skromnych progach. Kasiu, co się dzieje? Zaraz zobaczysz. Witamy państwa, młodych. Kochani, minęło 30 lat. 30 lat w szczęściu, miłości i wzajemnym szacunku. 30 lat, podczas których tysiące razy mówiliście sobie słowo kocham. Dziś, w tym uroczystym dniu, przyszedł czas na to, abyście jeszcze raz powiedzieli to słowo. Przy świadkach. Kasiu, kocham cię. Panda i panda! Kocham cię! Brawo! Odmierza czas, nowa płyta, już kolejny przebój nocy. Patrycja, słuchaj. Znalazłem sposób, żebyśmy się częściej widywali. Sam na sam. Adam, co ty kombinujesz? Tylko nie rób nic głupiego. Nie, nie bój się. Ja to wszystko dobrze przemyślałem. Patrycja, zostaniesz moją żoną.